tak, chociaż pierwszy set tego nie zwiastował, że kolejne będą takie w pełni pod naszą kontrolą. Mieliśmy dość sporą przewagę z tego, co pamiętam, w pierwszym secie, ale zostaliśmy dogonieni i ta gra na przewagi mogła się zakończyć równie dobrze w drugą stronę, więc całe szczęście, że wytrzymaliśmy tego pierwszego seta, no a dwa kolejne, no to już pod nasze dyktando to wszystko się odbywało praktycznie, także... 7 bloków w jednym secie to rekord? Ja myślę, że byłoby ich więcej, ale to już w gestii statystyków zostaje. Ile ich tam zapisali? Nie wiem, szczerze, ile w secie miałem, to nie wiem. Wiem, że rekord mój to chyba 8 w całym meczu, ale to w tiebreaku, także myślę, że ten rekord został teraz już pobity. Czuję się, że wreszcie złapaliście ten rytm, bo mieliście mecze, które wygrywaliście, ale ta gra pozostawiała do życzenia. No może niewiele aż tak do życzenia, ale na pewno mogliśmy zagrać zdecydowanie lepiej. Potrzebowaliśmy właśnie takiego spotkania, w którym, no mówię, takiego oprócz tego pierwszego seta, to my dyktowaliśmy warunki, mieliśmy wszystko pod kontrolą. Mam nadzieję, że to nam troszkę doda wiatru w żagle, bo no wiadomo, jak ta liga wygląda w tym sezonie, są wahania dość duże. Mam nadzieję, że nasza forma się troszkę ustabilizowała i cóż, czekam na kolejne spotkania.